od czwartku w Muzeum Okręgowym dostępna jest wystawa zatytułowana Jadźwingowie – Zapomniani Wojownicy. Badania naukowe z ostatnich lat rzucają zupełnie nowe światło na wojowniczy lud przed wiekami zamieszkujący Suwalszczyznę. Autorami scenariusza ekspozycji są Marcin Engel i Cezary Sobczak. Od wielu, wielu lat są to naukowcy, którzy wiedzę i naukę dotyczącą archeologii jadźwierzy przesunęli o wiele, wiele metrów w przód w stosunku do tego, co ja wiedziałem o jadźwierzy przez wiele lat, kiedy się tu zatrudniłem i kiedy przez wiele lat pracowałem. Wyniki ich badań to są wyniki lat ilu? Nastu ostatnich lat, które nie chcę powiedzieć diametralnie, ale w sposób zasadniczy zmieniły, a przede wszystkim poszerzyły wiedzę o wczesnośredniowiecznej jadźwierzy. Otwarta już dla publiczności wystawa zorganizowana w kooperacji z Warszawskim Państwowym Muzeum Archeologicznym uwzględnia najnowsze wyniki prac naukowców. Wystawa jest przygotowana właśnie z myślą o odbiorcy takim, który jest zainteresowany. Jest tutaj sporo informacji dla ludzi, którzy rzeczywiście chcą zgłębiać temat jadźwierzy i jadźwingów we wczesnym średniowieczu, ale również dla tych, którzy chcieliby się zapoznać jakby wstępnie z problematyką i którzy jakby w tej tematyce nie siedzą. Bazą tej ekspozycji są wyniki badań wykopaliskowych prowadzonych w dwóch lokalizacjach. Pierwsza z nich to podsuwalskie Szurpiły. To jest nie tylko największy kompleks wczesnośredniowieczny, w ogóle nawet archeologiczny kompleks tutaj na Suwalszczyźnie, ale także kompleks stanowisk, który uchodzi za najpiękniejszy pod względem krajobrazowym w Polsce, cieszący się rzeczywiście dużym zainteresowaniem turystycznym i także właśnie bardzo obfity w bardzo efektowne zabytki archeologiczne. Dlatego jakby te wyniki badań z Szurpił były czymś oczywistym, co trzeba prezentować na takiej wystawie. Druga lokalizacja to Skomack koło Orzysza. Też pięknie położony kompleks osadniczy, który właśnie ta nazwa Skomack przyciągnęła naszą uwagę ze względu na imię Skomanda, ostatniego wodza jadźwierzy. Te wyniki badań też były interesujące i też jakby są prezentowane na tej wystawie, ale oprócz tego prezentujemy też wyniki badań wykopaliskowych i archeologicznych na terenie Suwalszczyzny. Między innymi są też zabytki z Jeglińca, są też zabytki już obecnie z drugiej strony granicy, z terenu dzisiejszej zachodniej Białorusi, z Sopoćkin, z bardzo takiego efektownego wikińskiego cmentarzyska i parę innych stanowisk, które tutaj chcieliśmy Państwu zaprezentować. Prezentujemy również planszę z informacjami. Tam mogą Państwo zobaczyć informacje dotyczące systemu obronnego jadźwierzy, mogą Państwo zobaczyć informacje na temat historii wojowniczego ludu jadźwingów, także to, co było przed jadźwingami na Suwalszczyźnie, między innymi zabytki i informacje dotyczące cmentarzyska kurhanowego w Szwajcarii pod Suwałkami. Wiedza o pochodzeniu, losach, obyczajach i kulturze jadźwingów wciąż ewoluuje. Badania nad jadźwierzą trwają, że jest to proces, który się nie kończy i pewnie nie skończy się nigdy. I tak naprawdę od momentu, kiedy ta wystawa powstała, czyli w 2015 roku, to można by już kolejną wystawę zrobić. No, za trzy razy większą. Kolejną opowieść o tym, co się przez te 4 lata wydarzyło. Wystawa prezentowana w Suwalskim Muzeum nie zawiera jeszcze informacji i zabytków pochodzących ze stanowisk odkrytych w ostatnich latach w jednym z okolicznych kompleksów leśnych. Wygląda na to, że najbogatszego, najwartościowszego cmentarzyska. Myślę, że przyjdzie taki moment, że będziemy na jego temat mówić dużo więcej, będziemy prezentować wyniki badań, zabytki, bo rzeczywiście
warto. Ekspozycja dostępna w Suwalskim Muzeum objechała Norwegię, zyskując tam ogromną popularność, kilka polskich muzeów, a Suwałki czekały na nią ponad rok.